Policjanci zwalczający przestępczość narkotykową zatrzymali 22-latka, który w swoim mieszkaniu uprawiał konopie indyjskie. W specjalnie przygotowanej szafce z odpowiednim naświetleniem i wentylacją funkcjonariusze znaleźli suszącą się tam marihuanę. Ponadto kryminalni znaleźli w mieszkaniu również przygotowaną już marihuanę oraz amfetaminę. Czarnorynkowa wartość tych narkotyków to minimum kilka tysięcy złotych. Za te przestępstwa grozi kara pozbawienia wolności nawet do 8 lat.